17 listopada to dzień wcześniaka. Włocławski Szpital, ponieważ to przypadło w niedzielę, świętuje dzisiaj. Co się dzieje w związku z tym na oddziale? Tak, rzeczywiście. Od kilku lat świętujemy dzień wcześniaka, który przypada w tym właśnie dniu. No muszę powiedzieć, że mimo iż faktycznie dzień wcześniaka przypadał wczoraj, my przygotowani jesteśmy już od kilku dobrych dni. Oddział był udekorowany w obowiązującym na dzień wcześniaka kolorze fioletowym już od połowy ubiegłego tygodnia, ale tak naprawdę obchodzimy ten dzień dzisiaj. No chcę podkreślić, że jest to święto bardzo ważne, bo tak jak jest wiele różnych świąt, mniej lub bardziej dużych, małych, zabawnych, ten dzień wcześniaka jest świętem bardzo poważnym, dlatego że wcześniactwo, proszę Państwa, to jest duży problem. To jest walka o życie, ale również później walka o jakość tego życia. I to trzeba nagłaśniać i to trzeba podkreślać. No właśnie, z czym wcześniactwo się wiąże? Jakie kłopoty mogą być przy takim maleństwie? Wcześniactwo to nie tylko mała masa urodzeniowa, to nie tylko mały wzrost, czy długość powiedzmy, jak to określamy w momencie urodzenia, ale to jest również szereg problemów związanych ze zdrowiem tych dzieci. Problemy z oddychaniem, problemy z trawieniem, problemy z układem krążenia, szereg problemów, których nie ma u starszych dzieci, bo one są już do tego przygotowane w łonie matki. Natomiast wcześniak, który rodzi się czasami w połowie, ledwo przekroczywszy połowę ciąży, tych problemów ma znacznie więcej i one stanowią o jakości jego życia później również. Powiedzmy, jaka jest skala tego zjawiska, jakim jest wcześniactwo? Ile dzieci we Włocławku rodzi się przedwcześnie? Do niedawna uważało się, że mniej więcej 1 na 10 urodzonych noworodków to jest wcześniac. To jest wcześniak. W Polsce w ostatnich latach co 13 dziecko jest wcześniakiem. Natomiast w naszym oddziale robiliśmy statystykę i wychodzi między 6 a 7%. No rok się jeszcze nie skończył, także jeszcze trudno powiedzieć, jakim bilansem zakończy się ten rok, ale w tej chwili jest około 6,5% wcześniaków w naszym oddziale. Jak to wygląda w liczbach bezwzględnych? Jest to około 60 paru wcześniaczków urodzonych do tej pory. No myślę, że biorąc przykład z ubiegłych lat, do około 80 dzieci tych urodzonych przedwcześnie będzie na pewno w tym roku. Jakie było najmniejsze dziecko, które przyszło na świat w tym roku? W tym roku mieliśmy dzieci powyżej kilograma. Nie urodziło nam się dziecko z ekstremalnie małą masą ciała, bo w sumie najmniejsze dziecko, jakie mieliśmy w oddziale, ale było to już kilka lat temu, było to dziecko z wagą 600 gramów, które przeżyło i które się wychowało i rozwija się dobrze.